LGD jak zwykle oczywiście. Bardzo zadowolony. Ale nie o to mi chodzi. No, LGD wszędzie się pojawia, tak? Tak, tak. Promujemy. Cykliczna impreza Kopelnika. Po raz szósty. To jest jedna z imprez z cyklu. Święto marchewkowe, ziemniaka. Święto ziemniaka, marchewka i pikniki rodziny są organizowane na terenie naszej gminy. Nazywam się Wiesław Krawiec, jestem radny Rady Miejskiej w Skalmierzu, reprezentuję wieś Kobylnik. Po raz szósty organizujemy Dzień Ziemniaka. Przede wszystkim już coraz można się spodziewać, że coraz więcej osób przychodzi, no to już jest rozpoznawalne. Pragnący Stanisław, są ty wsi Kobylniki. Po co Kobylnikom ten ziemniak na święto? No jest po co, ponieważ było miejsce na to, ludzie muszą mieć rozrywkę oprócz pracy. To jeszcze muszą się po prostu odprężyć, bo człowiek nie samą pracą żyje. No niestety, coś dla ducha, coś dla ciała. I właśnie trafiliśmy, można powiedzieć, w sedno. Ludzie są bardzo zadowoleni i to widać po coraz większym zainteresowaniu społeczności. Skąd się wziął pomysł? A właśnie, pomysł, to muszę powiedzieć tak. Jak przyszedł ksiądz proboszcz nowy, Marian Fotyga, rzucił takie hasło. Mówi, słuchajcie, pracą żyjecie tylko. Pasowałoby jakieś coś, spotkanie integracyjne. No i tak padło. Pierwsze święto, to znaczy bez nazwy, ponieważ my dużo ziemniaków sadzimy, jesteśmy, można powiedzieć, specjalistami od tego. I tak się zaczęło. Jesteśmy liderem, jeżeli chodzi w tym w gminie, ponieważ wszędzie jest piąte, a u nas jest szóste. No i coraz większy rozmach. Pieniądze mamy, po prostu pozyskujemy, mamy sponsorów i dzięki temu funkcjonujemy. No, w tym roku po prostu ten rozmach widać, bo jest tych namiotów, jest duże zainteresowanie, orkiestra. Moje nazwisko Dorota Jajeśniak, jestem przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich w Kobylnikach. Czy dla Koła Gospodyń Wiejskich taka impreza? Dla Koła Gospodyń Wiejskich w Kobylnikach. Taka impreza to duże wyzwanie? No bardzo duże, przeważnie dla kobiet, no bo najwięcej to kobiety pracują tu, no niestety muszą wszystko. Co przygotowałeś na dzisiaj? No tradycyjnie ziemniak z boczkiem pieczony, z przyprawami odpowiednimi, to jest naprawdę trochę tajemnica, troszkę tajemnica, tak. No i kiełbaska też tradycyjnie od lat podawana wszystkim gościom. Dużo było gości w tym roku? No, wydaje mi się, że co roku jest więcej gości, ale określić liczby to nie umiem. Jest 700 kiełbas dane. Znaczy, tak, i 6... Kto wam wspomaga finansowo? No, Bank Spółdzielczy. Bank Spółdzielczy. Tak, Bank Spółdzielczy, Rada Sołecka, no i mamy jakieś fundusze z Koła Gospodyń, choć są skromne, ale pomagamy jak możemy.